No, tu jesteśmy, chłopaki robią. Jest tu ludzi dużo. Ludzi dużo, dzisiaj sobota. O, YouTube. Ten gościu pokazał mi, że subskrybuje. Tu mamy takiego różnego rodzaju sosy. Cabe sambal. Czyli to jest sos. Tak jak macie z tej papryczki cabe, już cabe mera, z czerwonego chili. Cabe mera. To wszystko jest cabe mera? Wszystko jest cabe mera, tylko inne kolory butelek. No, także widzicie, zawsze coś ciekawego się znajdzie. A tu mały kucharz rośnie. A to dzieci nie mogę nagrywać. No, tutaj mięcho się waży. Pulpota. Tak, za sobota dzisiaj. Wodobota. Tak to nazywa, ja schowałem już tam moje... No. I sprzedawca się cieszy, Paxo. Paxo. To jest na ulicy tutaj, to jest Mixe. Możecie sobie znaleźć, jak będziecie tutaj. Także... Dobre jedzenie mają. Tutaj naprawdę mają dobre i widzę, jak robię stropione. Mają ładną kuchnię tutaj. Ale te niektóre to jest masakra. Te kuchnie tutejsze niektóre to jest coś niesamowitego. Taki bałagan i... Dobra, przejdziemy, póki nie ma komarków. Dobra, udało się. Widzicie, wychodzicie i od razu macie komarka na plecach. To jest najgorsze. Dzisiaj mamy odcinek z przechodzenia przez ulicę, bo już któryś raz dzisiaj pędzę przez ulicę. I pamiętajcie, że najlepiej poczekać, aż będzie wolne i nie starać się przebiegać, bo nie przebiegniecie, komarki są szybsze. Kolejny raz przechodzimy tutaj koło tych panów. Patrzcie, jakie mają narzędzia. Hello! No. Także wam powiedzieli, takie mają narzędzia. Tutaj wszystko jest narzędziem. Każdy kamień, każde co tylko znajdziesz pod ręką, kołek, to jest narzędzie. Dobra, pędzimy do domu. Uciekamy. Hej. Dobra, sprawy pozałatwiane, jedzonko kupione, a ja idę do domu. Jestem w Alei Wiatrów, tak jak wam tutaj mówiłem, że pod moim blokiem jest ciągle przedmów, przewiew. Fajnie to powietrze tutaj krąży. Bardzo miłe, takie chłodne. O, jak fajnie chłodzi. Dobra, ale ja chyba jeszcze wyskoczę dzisiaj na pochodzić trochę. Wystarczy 6000 to zrobiłem. No tam nie mogę. A teraz 6000 to zrobiłem kroków. To nie jest wystarczająco. Nie idę teraz, bo będę musiał z nimi w windzie jechać. Idę na basen zobaczyć. Udało mi się wskoczyć do windy towarowej. Wskoczyłem do windy towarowej i uciekamy do domu. Uuu. Parzy mnie w torbie, bo mam też gorące jedzenie w tej folii w torbie schowane. Kiedyś tak miałem i musiałem plecak wywalić, bo mi się ta torba mi się rozszczelniła. I to wszystko się wylał, ten syrop, chciałem powiedzieć, to nie syrop, tylko ten stok. Rosół się wylał już, tłuszcz, i wywaliłem plecak. No, także pół dnia mamy dzisiaj załatwione. Jeszcze pójdę sobie trochę pochodzić. Jeszcze na siłownię. Ale niedługo, z pół godzinki jakieś i wracam. Wiecie, no chodzenie w upale to jest tak, jakbyś szedł trzy razy tyle. O, wodę już mi dowieźli. Nie wiem, jak wam ją pokazać. Tak muszę, nie? Tak, o, woda jest, także pozdrawiam, hej. No, w domku miło i przyjemnie, tak pod światło to wygląda jak zamglone, nie? Wygląda jak zamglone. Zabierzemy wodę. W domu jest chłodno, fajnie. No, także
tutaj mam jeszcze, tam muszę wyciągnąć to jedzenie, żeby mi się nie rozwaliło. Ach, nie pękło, nie pękło. To zobaczcie, ogórasy się robią. Zrobiłem tam te ogórki bardzo dobre. Tu obiad jest, ja mam swój obiad w lodówce. Ja takiego nie jem, nie mogę przełknąć po prostu. Jojki do ugotowania, 11:00, idę na siłownię. Na pół godziny jeszcze pochodzić trochę. Dobra, widzimy się później. Dobra, już jestem w stroju startowym. A wiecie, co się stało? Ostatnio skarpetkę z prawej nogi miałem na lewej nodze. A wiecie, skąd wiem? Bo mam pod spodem dziurę i się przyklejam do podłogi. Czy ta skarpetka była na tej stopie? ale wam powiedziałem, nie? Dobra, pędzę. Dobra, jesteśmy na siłowni. A zobaczcie, tam gościu wyskoczył. Gościu wyskoczył z butów. Nieźle, nie? Zostawił sobie ten i poszedł. Tutaj zawsze się... Tu wiatr jest, to te drzwi tutaj zawsze skwierczą. A to można dojść, tędy można wejść tam. Ale tutaj nie widziałem tego. Tutaj jest basenik z rybami. A tam jest brodzik dla dzieci. To jest basenik z rybkami, a tam jest basen dla dzieci, taki brodzik. To jest parking, tam jest, są kolejne bloki. Czyli to jest połączone z tym i z tamtym, czyli to będzie jedna, a tam jak ładnie już wykończywują. Dobra, idziemy trochę poskakać, połazić. Merka. Klimatyzator. Jest. Temperatura 27. Musimy zmniejszyć temperaturę do 19. Do 19. Zanim się tutaj schłodzi, to i tak będzie. To zawsze jest rozregulowane, wiecie, tutaj wszyscy grzebią i jest rozregulowane. Air speed. Zrobimy średni. Mamy duży, 19 stopni, a air speed dosyć duży. Dobra, a włączyć trzeba szynę. Szyny są wyłączone z kontaktu. Dzisiaj nie. Dzisiaj akurat nie jest wyłączona z kontaktu. Za godzinę będzie tutaj słońce. Widzicie, dzisiaj nikogo nie ma na basenie o tej porze, bo słońce jest. Jak słońce zajdzie znowu za te bloki, to znowu pojawią się ludzie. Są takie dwa rowerki. Nie idzie na nich jeździć. To są do ćwiczenia, nie do jeżdżenia. No i atlasik taki mały. Wreszcie pozmieniali linki. Pozmieniali linki, bo cały czas pękały. I tak widzicie, te odbojniki, to wszystko to... To nie jest wyregulowane tak, jak ma być i później są kłopoty z tym, nie? Po prostu oni się nie znają na tym i dla nich to jest takie tam... Jest, bo jest. Jest. Sztuka jest. Dobra, zgadza się. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy zabawę. Łazimy, szykujemy program i do zobaczenia po. Dobra, jestem w domku. Badajcie na to. Jajeczka na miękko, czyli 4 zawsze gotuję, ale nie zjadam 4. Jajka prawdopodobnie będą na miękko. Sałatka ze skiślaków, z kiszonych ogórków. Patrzcie. Z własnej roboty kiszonych ogórków. Turmeric. Jak to się nazywa? Rzodkiew, czerwona cebulka, koktajlowe pomidorki. Czarnuszka i trochę chia. A to jest ta świeża kurkuma. To jest sałatka. To jest sałatka zdrowotna. No i oczywiście czosnek, trochę sera, chleb na zakwasie. Takie moje śniadanko. Idę się wykąpać. Później zjem sobie śniadanko, a oliwa z oliwek.
Idę się wykąpać, można dodać trochę masła orzechowego, jak ktoś nie jest na diecie. Znaczy takiego, wiecie, tego orzechowego można polać. A ja idę się kąpać, jeszcze pokażę wam. Skiślaki się robią, a ja idę się kąpać, zjem. To jest lunch, jest po 12, to jest taki lunch. Także pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Wpadajcie na kanał, komentujcie, lajkujcie, mówcie, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Trzymajcie się ciepło, hej. Muszę wam powiedzieć, jeszcze się włączyłem na chwilę, że normalnie w takim kraju jak tutaj smak kiszonego ogórka z cebulką i z pomidorkiem, no, to jest coś niesamowitego. To jest coś, normalnie mi się zaraz wszystkie wakacje u babci przypomniały w domu, jak takie sałatki się robiło z cebulką, z pomidorem i z kiszonymi ogórkami. Ja do tego dodałem jeszcze rzodkiew czerwoną, którą znalazłem w sklepie. No i dodałem jeszcze kurkumę świeżą. To też w Polsce możecie znaleźć. Zróbcie sobie taki styl sałatki. Coś niesamowitego. Tego chlebek z serem, z czosnkiem i jajko. No niebywałe. Pozdrawiam was serdecznie i na zdrowie wszystkim. Hej. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Do zobaczenia.